Jesteśmy dzisiaj, pierwszy dzień końca zakazu portowego, screeningu portowego. Zaczynamy! Wieje i jest zimno. Słuchajcie, 1 marca, koniec zakazu screeningu portowego. Takie ładne okoliczności przyrody, właśnie WA305 będzie się tutaj rozładowywał. Natomiast my idziemy zobaczyć, czy może jakiś sandaczek by się trafił. Nie byłoby głupio. Będzie troszeczkę ekipy morskiej. Będzie Jarek Rusak. Będzie się działo. Zobaczymy, co zrobimy, nie Filip? Ojej. I co, jak tam? No na razie na zero. Poważnie? A od której godziny byliście? A nie, byliśmy chwilę tylko tam. Godzinka. Którzy byli wcześniej, też nic nie było. Wczoraj byłem, nic nie. Ale to, słuchajcie, byliście na śledziach, nie? Próbowaliśmy, ale śledzi nie ma. A no, na sondacza nie zostajecie? Nie, nie. Ja dzisiaj byłem w nocy. No Jarek mówił, Rusak był. I no. Co? I też nic, nic. Yeah. Ciekawe, ile damy radę tutaj wystać. Filip, chodź, powiedz ten twój tekst. Filip nawet wymyślił taki tekst, nie? Zimno. Liczę na ciepłe komentarze pod tym filmem. Tak jest. Jest zimno, więc liczymy na ciepłe komentarze pod filmem. Hejkal, tu ekipa i co? Opowiadajcie! Przychodzimy, będziemy łapać, nie? Dopiero? A byliście w nocy, nie? Nie, byliśmy tutaj przed chwilą, tam jest Jarek. Aha. Ale na razie jest cisza, nie? No tutaj wiesz, schodzili też się pytaliśmy, to nikt nic nie miał. Ale to jest dopiero ta godzina, co się może zacząć. W tym miejscu pozdrowimy Rafała, który przysłał takie dziwne glizdy. Pokaż. Ojej. Takie coś. Był jeszcze kolor czerwony, tylko że one były większe. No właśnie, także dzięki naprawdę bardzo fajne gumy. Mam nadzieję, że łowne. Filip właśnie przezbraja i będziemy cisnąć. Główki 18, bo nic mniejszego. Nidyrydy, za mocno wieje. Okej. Ewakuujemy się, Filip, nie? Nie. Słuchajcie, troszeczkę wieje, także na tych pirsach no, Michu tam poszedł. I ekipa tam jest, natomiast my się stamtąd ewakuujemy, bo nawet zobaczcie, tutaj mocno wieje wiatr. To pewnie będę musiał mocno wyciszyć też na tej GoPro. No warunki dzisiaj niesprzyjające, ale nie dajemy za wygraną, nie? Cześć chłopaki, jak? Witam, cześć. O, nic, nie ma. Nie będzie, nie ma nic. Tutaj chociaż nie wieje, byliśmy tam, ale tam się nie da. Zrobiłem taki sznurek. Taki sznurek zrobiłem. Jest, super sprawa. Idziemy zobaczyć z Filipem, jak te śledzie wyładowują. Nie, przepraszam, nie śledzie, szprotki. Filip mówi, że to są szprotki. Z daleka zauważył, że to nie są śledzie, bo są mniejsze. Idziemy zobaczyć, co to faktycznie jest. Dobry, cześć. Widzisz, jak poleci. Co? Uważaj na szczytówkę. O! Super, nie? Pokaż. Ten robal wielki. Ten robal to jest od Rafała, nie? Spoko sprawa, słuchaj, myślę, nie? No, tak nawet na sandacza, wiesz, bo może fajnie opadać, nie? Jakby tutaj użyć to na czubraszce. Jakieś tam nóżki, które się telepią troszkę w wodzie, nie? No. Ale słuchajcie, ja mam teraz 18 chyba, zaraz zobaczymy. Nie, przepraszam, 20 gramów. I nie daje rady, nie? Na dłuższą metę, jak rzucisz dalej, to nic nie daje. Nie czuć po prostu tej przynęty, jak ona puknie w dno. Także szukam czegoś większego, może znajdę 30. Zobaczymy, czy ta Inazuma Pro Zander to obsłuży, bo ona jest do 22 gramów. Mam koguta tego pięknego, 15 gramów i uwierzcie mi, w ogóle nie ma czuć, że wali o dno, chyba że jesteśmy przy samym pirsie. Jak się wyrzuci tak 15 metrów, to przy tym wietrze to nie czuć w ogóle. Tak jak już mówiłem, czeburaszka 20 to coś tam czuć, ale to nie jest jakiś kosmos. Przydałaby się jeszcze większa, ale ja nie mam. Korzystając z tego, że no, mamy trochę światła, mamy taki oto super kasior. To on taki długi i zobaczymy, czy dotkniemy wody. Słuchajcie, to nie tak jak ten tego. 3 metry 20 centymetrów. No myślałem, że długi jest, natomiast wcale nie jest taki długi. Jak jesteśmy na nabrzeżu, te
jest w wodzie. 3 metry 20 cm. Do tego dochodzi też jeszcze sama część z podbierakiem. Słaby temat, słuchajcie. 3-metrowy podbierak w porcie to jest minimum, minimalne. To czy sobie weźmiecie taką sztycę czy coś innego, to już jest wasz, wasze widzimisię. Ja tą kupiłem, bo jest w miarę tania. Jeżeli chodzi o rozmiar obręczy, to chyba mógłby być większy. Natomiast też macie go w opisie, bo w tym roku mamy wszystkie linki w opisie. No dobra, urwałem. I następny statek przypływa ze szprotkami. Normalnie, słuchajcie, jest ich tutaj od groma. Bardzo dużo tych szprotek potem ląduje w wodzie i myślę, że słabo po prostu jest tą rybą też z tego względu. Całkiem możliwe. Taka, powiedzmy, to hipoteza moja prywatna, nie? No. I tutaj widzicie na naszą miejscóweczkę ładnie przypływa kolejny statek. Dobra, słuchajcie, taki filmik inny, może troszeczkę bezrybny dzisiaj. Dzisiaj ty, to nie, to jest najbardziej, Jarek, to jest najbardziej rybny film, jaki miałem. Tyle sprotek to nigdy jeszcze nie było na filmie, nie? Fajne okoliczności przyrody, bardzo mocno wieje, natomiast wiatr, z plecionki robi się balon. I ja mam też czarną plecionę. Nic nie widać, totalnie nic nie widać, masakra. Dobra, to tyle, cześć.